Topik i Topcia. Hejo, hejo! Cześć dzieciaki! Witajcie na kanale Topik i Topcia! Bardzo się cieszymy, że znowu jesteście z nami! Dzisiaj taki trochę świąteczny odcinek! Jak to trochę, Topiku? Chyba bardzo świąteczny! No właśnie, dzisiaj jest świąteczny odcinek, ponieważ my dzisiaj chcemy Wam pokazać, w jaki sposób można ozdobić takie zwykłe, zobaczcie, plastikowe bombki! Razem z Topikiem i z Topcią byłam na zakupach w sklepie takim typu najtaniej na świecie. Tam dostaniemy najróżniejsze akcesoria do ozdabiania, do tworzenia bombek. No i tam jest naprawdę bardzo tanio. Te bombki kosztowały złotówkę, zobaczcie, sztuczny śnieg 2 złote, kupiłam też takie kryształki oraz najróżniejsze piórka i dodatki. Zaraz, zaraz, stop, stop! Zanim zaczniemy robić bombki, chcielibyśmy złożyć Leonkowi serdeczne życzenia. No właśnie, Leonku, my wiemy, że masz urodzinki, a właściwie, że miałeś. No ale takie spóźnione życzenia od Topika i Topci. 100 lat, 100 lat i dużo buziaczków. A ja się oczywiście do tych życzeń dołączam. Leonku, wszystkiego najlepszego. A teraz, kochani, możemy już zrobić bombeczki. Bombki na choinkę. My z Topikiem i z Topcią kupiliśmy takie plastikowe, otwierane bombeczki. Zobaczcie, one były bardzo tanie, kosztowały złotówkę. Właśnie w takim sklepie wszystko po 5 zł, najtaniej na świecie znajdziecie takie najróżniejsze bombki. Kupiliśmy też najróżniejsze inne fajne rzeczy, takie jak o, takie kryształki, puszki, okruszki, ale teraz chcemy zrobić bombkę i to nie będzie taka zwykła bombka, my chcemy zrobić bombki topikowo-topciowe. Przygotowałam już brokat, tak się zastanawiam, czy tego różowego brokatu nie jest tu za mało, dlatego chyba użyję po prostu, o, takich kolorów, zobaczcie, moje bombki będą takie lekko fioletowe, no i niebieska. Potrzebny mi teraz jest klej, ponieważ ja chcę całą tą bombeczkę właśnie pokryć tym brokatem. Muszę go przykleić. Wymieszam sobie teraz brokat z klejem i tak myślę, że chyba najbardziej nada się taki właśnie, zobaczcie, wodnisty klej. On będzie się fajnie rozprowadzał po bombce. No i mam taki ciemny, niebieski brokat i ten jasny. I ten jasny bardziej mi się podoba, więc zdecydowałam się na ten jasny kolor, ale jest go dosyć mało. Dlatego postanowiłam, że dosypię tutaj najróżniejszych akcesorii, kochani, błyszczących, takich jak na przykład gwiazdki, oczywiście w kolorze niebieskim, ponieważ teraz robimy topikową bombkę. Tak, to będzie bombka topikowa, a topik jest przecież niebieski. No i wymieszam sobie te gwiazdki z brokatem i z klejem. Dokładnie. Cały klej musi być tym brokatem pokryty. Zobaczcie, tak mało tego brokatu było, a mimo wszystko jest tutaj bardzo niebiesko. Dosypię tutaj jeszcze odrobinę takich srebrnych gwiazdek, żeby było bardziej świątecznie, żeby było troszeczkę jaśniej. Myślę, że będzie to wyglądać fajnie. No dobra, no i teraz znowu mieszam, słuchajcie, i za moment po prostu pomaluję, właściwie wleję ten klej do bombek, aby zostały one obrokatowane. Jestem już bardzo ciekawa efektu końcowego tych naszych bombek. Chciałabym, aby wyglądały naprawdę fajnie, a strasznie dużo mi wyszło tego kleju, chyba za dużo go tutaj wlałam. Trzeba go dokładnie rozprowadzić po całej calutkiej bombce, żeby było widać kolor. Ja to chyba zrobię na 2 razy, jak mi tak dużo tego wyszło, to pomaluję bombkę na raz, a potem jak ona troszeczkę przeschnie, to pomaluję ją na 2 raz. Klej oczywiście wyschnie i brokat przyklei się do ścianek naszej bombki. O, spójrzcie, na razie wygląda to tak. A dzięki temu, że maluję wnętrze, a nie wierzch bombki, bombka będzie bardziej trwała i wytrzymała, ponieważ ona w środku no nie będzie używana, raczej nic tam nie będę wkładać. Chociaż słuchajcie, można tam na przykład schować cukierki, albo jakąś niespodziankę dla bliskiej osoby. Można komuś taką bombeczkę wręczyć w prezencie, no i do środka dołączyć liścik, jakąś karteczkę świąteczną z życzeniami, jak najbardziej. Dobrze, niebieski klej już jest zrobiony, bombka na pierwszy raz pomalowana. Tego różowego kleju zrobiłam dużo mniej, bo widzę, że wcale go tak dużo nie potrzeba. Ja tutaj się martwiłam, że mi brokatu nie wystarczy, słuchajcie, a to wychodzi bardzo dużo tego kleju. Dobra, to teraz muszę wsypać tutaj różowy brokat. No i dodatki. Dużo brokatu, żeby było błyszcząco. Okej, cały już wsypię. Dobra, a teraz gwiazdeczki. Oj, te gwiazdki też są bardzo ładne, one są takie biało-różowe, a więc do bombki, która ma być topciowa, pasują doskonale.
No dobrze, to teraz malujemy drugą bombkę na różowo. Ja robię akurat bombkę topikową i topciową, a wy możecie użyć na przykład brokatu czerwonego, zielonego, złotego, niebieskiego. Wasze bombki mogą być bardzo kolorowe, bardzo, bardzo ładne. A jak już zrobicie taką bombkę sami, jak najbardziej możecie zdjęcia wysyłać na adres mailowy topik.bajkimałpaonet.pl, a ja później na kolejnych odcinkach opublikuję wasze bombeczki i pokażę je wszystkim dzieciom, aby widziały, jakich mam utalentowanych subskrybentów. Kochani, bardzo ważne jest to, że jak chcecie, żeby ten klej sobie wysechł, to musimy bombkę kłaść w ten sposób, aby w tym brzuszku tutaj nam się nie zbierało za dużo kleju, bo to będzie brzydko wyglądać. I jeszcze tylko druga połowa mojej bombeczki i za moment przystąpimy do kolejnych kroków. Będę robiła oczka, wąsy, nosek oczywiście moim bombkom, żeby były jeszcze bardziej topikowe i topciowe. Bombki muszą dobrze wyschnąć. Ja teraz mam czas na przygotowanie uszek. Przecież topiki topcie mają uszka. Postanowiłam, że będą one takie, zobaczcie, błyszczące. Święta są, to można zaszaleć. Okej, mam taki błyszczący, samoprzylepny papier. Zrobię sobie teraz z kartonu podstawę do moich uszek. To może być karton, tektura. Ważne, żeby było takie bardziej sztywne. Uszy już mam wycięte, tak, cztery uszka są. A teraz do tych uszek przykleję taki błyszczący, zobaczcie, papier. Nie wiem, chyba srebrny będzie ładniej wyglądał. Muszę sobie najpierw zrobić takie szablony na tym papierze samoprzylepnym, no żeby te uszka były równe. A więc jedna strona. Jeżeli nie macie takiego samoprzylepnego papieru, to jak najbardziej możecie po prostu pomalować tekturę farbami albo użyć, nie wiem, jakichś naklejek może do obklejenia jego. A pisakami też można pokolorować. Lepiej, żeby właśnie one były sztywne, żeby nam tak nie latały na wszystkie strony świata. Okej, teraz muszę to wyciąć. I już! Uszy, zobaczcie, gotowe. Przykleiłam tekturkę. Tak wyglądają uszy topika i topci. Trochę śmieszne, ale o to chodzi. Przecież to jest DIY. Robimy wszystko sami, a więc musi być zabawnie. Z czego by tu zrobić oczy? Mam takie samoprzylepne oczka. Ale nie wiem, czy one będą pasować do moich bombek. Zaraz sprawdzimy. No i jeszcze noski! Noski trzeba zrobić kotkom. A w roli nosków świetnie sprawdzą się takie samoprzylepne cekinki. Są idealne. Mam jeszcze, zobaczcie, kokardkę taką błękitną. Może i ją też wykorzystam. Serduszka takie różowe. Chciałabym, żeby to wszystko było bardzo ładne. No i jeszcze muszę zrobić wąsy. Ja tutaj mam, zobaczcie, taki pomponik od zestawu z pomponikami. I tutaj są takie małe, o, sznureczki. No i ja właśnie z nich chyba zrobię wąsiki. Zobaczę zaraz, jak to będzie wyglądać. A jednak znalazłam coś lepszego do zrobienia wąsików. Jest to zwykła wstążka do pakowania prezentów. Ja ją tak sobie, zobaczcie, ponacinam, żeby te wąsiki były cieniutkie, a że one są srebrne, to będą wyglądać jeszcze piękniej. Najpierw przykleję wąsiki, a dopiero później nosek. Nosek będzie naklejony na wąsiki, dzięki czemu ten środek wąsów nie będzie widoczny i będzie to ładniej wyglądać. Jeden wąsik i drugi wąsik, a myślę, że tak po dwa wystarczy. Ok. I jeszcze wąsiki na moją topikową bombkę. Oba kotki muszą mieć wspaniałe, srebrne wąsy. A teraz mogę tutaj na sam środek przykleić noski. Zdecydowałam się na takie białe, błyszczące noski. Uważam, że wyglądają one po prostu ekstra. No dobra, a teraz oczka. No i chyba wiecie co, przykleję jednak te samoprzylepne oczka, ponieważ nie mam lepszego pomysłu. Mogłabym ewentualnie narysować oczka, ale nie wiem, czy to ładnie będzie wyglądać, więc chyba lepiej jest przykleić te samoprzylepne. I właściwie zostaną mi chyba jeszcze tylko uszy, ewentualnie jakieś dodatki typu z piórka, brokat, może włożę coś do środka, do tych kuleczek. A uszy przykleję przy pomocy kleju na gorąco. Pamiętajcie, że klej jest naprawdę bardzo gorący, a więc dzieci nie powinny go używać same, zawsze trzeba poprosić kogoś dorosłego o pomoc. Jedno ucho oczywiście będzie z jednej strony, no i drugie ucho z drugiej strony. A do topci jak najbardziej będzie pasowała błękitna kokardka. Błękitna tak jak kolor topika, ale myślę, że do różowej bombeczki taka błękitna kokardka, o, będzie wyglądać super.
A wiecie co? Włożę do każdej z bombek piórka, aby bombki wyglądały jeszcze fajniej. Tutaj oczywiście różowe piórko i też będzie białe, a w drugiej bombeczce będą niebieskie i też będzie właśnie białe. Jeszcze tylko wstążki, aby nasze kotki mogły zawisnąć na choince. Wybrałam takie wstążki, jakimi robiłam wąsiki dla moich kotków, żeby wszystko do siebie ładnie pasowało i żeby bombki wyglądały super. I wiecie co? Te bombki bardzo mi się podobają. Zaraz oczywiście Wam je pokażę. Jestem bardzo ciekawa, czy i Wam się spodobają. Mam nadzieję, że tak. I że Wy też zrobicie sami takie fajne, kolorowe bombki w domu. Oto one! Świąteczne bombki Topika i Topci! I jak, kochani, podobają Wam się, czy też nie? Och, mam nadzieję, że tak. Spróbujcie zrobić bombki sami w domu. Nie zapomnijcie, że zdjęcia swoich prac możecie wysyłać na adres mailowy topikitopcia.bajki@onet.pl. Koniecznie zostawcie łapkę w górę dla moich bombeczek, dla moich kociaków, jeżeli Wam się spodobały. Moje wydatki, kochani, poniesione na te bombki to około 5 zł łącznie na dwie bombeczki. Bombki były po złotówce, a więc 2 zł. No i wstążki, takie tam dodatki też nie były naprawdę drogie. A więc myślę, że warto i że można w prezencie komuś na przykład wręczyć taką świąteczną bombeczkę, ponieważ uważam, że naprawdę wyglądają one całkiem nieźle. Topiku, Topciu! Podobają Wam się bombki, które dla Was przygotowałam? Czy się podobają? Och, są prześliczne! Tylko te uszy, takie trochę duże, ale fajne! Słonka, może chcecie więcej takich odcinków w stylu DIY? Ja uwielbiam kreatywne zabawy, więc jeśli chcecie, chętnie pokażę Wam kolejne moje pomysły, kreatywne pomysły na zabawę. A teraz, kochani, żegnamy się już z Wami i zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków na kanale Topik i Topcia. Topik i Topcia! Ho, 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 słodka! Cześć, witajcie na kanale Topik i Topcia! Och, święta tuż, tuż, coraz bliżej! Tak, święta to czas spędzony z rodziną, razem, wspólnie, uśmiechnięci i zadowoleni. No tak, Topciu, ale święta to też prezenty! Topik ma rację, słonka! Święta to przecież też prezenty! A ja dzisiaj przygotowałam mnóstwo prezentów! Kochani, spójrzcie! Stworzyłam kalendarz adwentowy Topika i Topci! Jedyny taki niepowtarzalny kalendarz adwentowy Topik i Topcia! Uhu. Dokładnie tak, słonka! Zrobiłam go z innego kalendarza adwentowego. Tutaj jest przód, jak widzicie. W środku oczywiście ukrywają się 24 niespodzianki. Tak samo jak w każdym kalendarzu adwentowym. No, wygląd może i nie powala na kolana, ale bardzo się starałam, kochani. Chciałam, żeby było kolorowo, pozytywnie. Mam nadzieję, że niespodzianki, które w środku ukryłam, Wam się spodobają. Tak jak Wam mówiłam, jest to kalendarz adwentowy, ups, zrobiony z innego kalendarza adwentowego. Z kalendarza adwentowego Świnka Pepa. Dokładnie tak, tylko są tutaj zupełnie inne niespodzianki, a więc przygotujcie się, bo tych niespodzianek jest tutaj całe mnóstwo. No i tak jak w prawdziwym kalendarzu adwentowym, zaczynamy od numerka pierwszego, który ukrywa się o tutaj. I tadam! Oto niespodzianka numer jeden! Love Surprise Fashion Crush! Wszystkie niespodzianki z kalendarza adwentowego od razu otwieramy. Słuchajcie, a ja zrobiłam ten kalendarz, ponieważ chciałam Wam też dać taki pomysł. Jeżeli macie na przykład młodsze rodzeństwo, to też możecie spróbować zrobić taki kalendarz adwentowy sami. No i myślę, że siostra czy brat bardzo będą zadowoleni z takich właśnie różnych niespodzianek. Jak najbardziej, słonka, taki kalendarz z zabawkami, z niespodziankami można zrobić z kalendarza, który w środku miał czekoladę.
czekoladki. Czekoladki trzeba wyciągnąć, wszystkie zjeść. No a później do środka pochować inne niespodzianki i zakleić taśmą albo kolorowymi naklejkami. Możecie taki kalendarz adwentowy przygotować dla swojej przyjaciółki, przyjaciela. Tylko że już mamy, no niestety, połowę grudnia praktycznie. No ale myślę, że otwieranie kalendarzy adwentowych to zawsze przynosi frajdę, więc jak można też zacząć trochę później otwierać po prostu. No i zobaczcie, w LOL Surprise Fashion Crash znalazłam taki strój bardzo fajny, sportowy. Krótkie spodenki, bluzeczkę oraz zobaczcie takie frotki na rączki moich laleczek. Może to być strój gimnastyczny dla laleczki albo na przykład piżamka. Buciki też bardzo mi się podobają, ogólnie kolor fajny, neonowy, niespodzianka super, prawda Słonka? No dobrze, dobrze, to teraz czas na numerek drugi, który ukrywa się o tutaj. Ja zobaczcie, posklejałam to taśmą klejącą, ale gdybym miała jakieś fajne kolorowe naklejki, to pewnie skleiłabym to wszystko kolorowymi naklejkami, wyglądałoby to dużo ładniej. A tu jest zwierzaczek LOL Surprise! Zwierzaczek jeszcze taki ofuterkowany, trzeba go odfuterkować oczywiście. I zobaczcie Słonka, to jest chyba Shop Pracz. Szopka praczka, bardziej chyba. A, no zdecydowanie jest to dziewczynka, bo ma piękne włosy. Kochani, ten zwierzaczek jest do metamorfozy, a więc jeżeli macie jakieś pomysły na metamorfozę właśnie tego zwierzaczka, koniecznie piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły, a ja na pewno z nich skorzystam. A teraz czas na numerek trzeci, drogie dzieci. Tu jest! Znalazłem go! Numerek 3. Ciekawe, co tam jest, a? No wyciągaj, bo nie mogę nic tu podejrzeć. No już to, Piku, no stresos. Juhu, tutaj mamy prezencik. A w tym prezenciku kolejne prezenciki. I to są czapeczki, takie imprezowe czapeczki. Tu, 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 tu. I numerek 4, kochani, jest o tutaj. Jakoś trzeba się do niego dostać. Dobra, już teraz sobie mogę zepsuć trochę ten kalendarz, bo już go drugi raz używać na pewno nie będę. I tu mamy opsa. Jupi, jupi, ajej, jupi, jupi, ajej, Modzi, Modzi, Modzi Pops, tru, 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 tru. Robo Modzi Pops, Robo Modzi Pops, błyszczący, brokatowy Modzi Pops, który zwariował ze szczęścia, jak zobaczył kolejne niespodzianki, które wy również zaraz zobaczycie. Numerek 5, numerek 5, jest o tu i już teraz szybciutko go otwieramy. A, ciężko się trochę tutaj dostać przez tą taśmę, ale poradzimy sobie jakoś. I tu jest taki duży prezent. Oho. A co jest w środku? Uwaga, uwaga, kochani, tutaj jest czapka świętego Mikołaja. Czapka świętego Mikołaja, proszę bardzo. To Piku, ale ci się wąsy wykrzywiły. Ubieraj czapeczkę, pokaż się naszym słoneczkom, ale ty jesteś przystojny, to Piku. W tej czapce wyglądasz, że ho, ho, bardzo fajnie. Oki, doki, czas na numerek 6. Otwieramy numerek 6. I tutaj, kochani, jest niespodzianka. Zwierzaczek LOL Surprise! Pam, param, pam, pam, param, pam, pam! Czy wy wiecie, co to za zwierz? Ja nie będę zmywać tego futerka, słuchajcie, z tego zwierzaczka. Chciałabym, żebyście spróbowali odgadnąć, co to za zwierzak? Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak myślicie, a już w kolejnym odcinku dowiecie się, kto to taki. Numerek 7, 7, 7. To szczęśliwy numerek podobno. Czy tutaj będzie jakaś szczęśliwa niespodzianka? Zwierzaczek LOL Surprise, kolejny, ale tym razem taki nieufuterkowany, zobaczcie, to jest oczywiście króliczek Słak, króliczek Dzidziuś, ten króliczek to jest również breleoczek, on ma, zobaczcie, tak zawinięte uszko specjalnie, można go sobie przypiąć do kluczy, do piórnika, albo do plecaka, gdzie tylko chcemy. No ja jestem ciekawa, czy ktoś z was chciałby dostać taki kalendarz adwentowy z takimi właśnie niespodziankami, a teraz czas na numerek 8 i on jest o tutaj, ja się szybciutko jakoś tutaj do niego muszę dostać. I tutaj mamy takie mniejsze okienko, więc tu będzie mała niespodzianka. Już nie pamiętam, słuchajcie, co tutaj jest. I zobaczmy. Tutaj jest różowe krzesełko. Śliczne różowe krzesełko z zestawu Party Pop Teens. Tutaj może usiąść na przykład robot albo o, króliczek. Proszę bardzo, o, jesteś słodki. Pop, pop. I numerek 9, kochani, jest o tutaj. No, ciężko, ciężko, ciężko przez tą taśmę, słuchajcie, się tutaj dostać, to jest nie lada wyczyn, ale udało się. I tu mamy, Słonka, wy moje, saszetkę super zins. Ja musiałam to wszystko tam tak wpychać, że nie macie pojęcia. Wyłaź.
Jest, udało się. Super Zinx plus super slider. Uwaga, uwaga, zobaczmy co tutaj mamy. Hopsa, no i widzicie, dla mnie też to są niespodzianki. No niektóre oczywiście zapakowane w saszetki, których jeszcze nie widziałam. No i mamy pojazd. A także, kochani, Super Zinx. Co to jest? To rajunciu. Nie mam pojęcia, kto to taki, ale na pewno jest to super złoczyńca. No bo ma żółte oczka. Numerek 10. Pam, param, param. Hopsa. Little's Pet Shop. Zebra, Little's Pet Shop. Chodź, maleńka, wiem, że tam ciasno miałaś, ale już proszę bardzo, jesteś z nami i jak najbardziej możesz występować dla dzieci w bajkach na kanale Topik i Topcia. Pop, pop. Huhu. Jaka złodziutka, prawda? 11 jest o tutaj i ona jest taka, słuchajcie, wypchana i ja teraz nawet naprawdę nie pamiętam, co ja tutaj skryłam, że ja to tak wypchałam jakoś mocno. Co my tu mamy? A, już wiem, Kinder Niespodzianka. I to jest Kinder Niespodzianka dla Topci, ponieważ ona ma kwiatuszki. No to zobaczmy, Topciu, jaką tutaj będziesz miała niespodziankę, jaki będziesz miała tutaj prezencik. Jak wiadomo, są zabawki. O, i będzie chyba, słuchajcie, zabawka z serii. I to jest... To jest Enchantimals! Wow, to jest kwiecisty pierścionek Enchantimals, taki dosyć duży, słuchajcie, ale bardzo ładny. Myślę, że dziewczynkom im się spodoba. Jak najbardziej można obrokatować ten środek, wtedy pierścionek będzie wyglądał jeszcze ładniej. Numerek 12, czyli już połowa kalendarza za nami, a jeszcze połowa przed nami. I tutaj jest Magic Pops! Ale tutaj, słuchajcie, jest taki słodziak, którego musicie zobaczyć. Jest to kotek z zestawu Domek na drzewie Moji Pops, zobaczcie. I on bardzo lubi jeść pizzę. Zupełnie jak Topik, jest też niebieski jak Topik. A więc jeżeli macie pomysł na bajkę, no to koniecznie dajcie znać. A ja dla Was właśnie taką bajkę z tym zwierzaczkiem w roli głównej nagram. Numerek 13 jest tutaj. I uwaga, zaglądamy. No ja bym chciała tu zajrzeć, halo. No i jest, udało się. Hopsa. I tu mamy, tutaj mamy gwiazdkę. Tutaj schowałam, słuchajcie, gwiazdeczkę, którą to Topik i Topcia będą mogli powiesić na choince. Gwiazdka bardzo ładna, mi się podoba, dlatego właśnie wręczyłam ją Topikowi i Topci. I 14, słonkawy moje, już. No szybko to leci, zawsze jak są fajne niespodzianki, jak się fajnie bawimy, to czas szybko ucieka. Tutaj mamy kolejny prezencik, a w nim smakołyki dla Topika. Same pyszności. Pizza, hot dog oraz banan. Topik uwielbia takie przysmaki, dlatego właśnie dla niego takie niespodzianki przygotowałam. No i kochani, już numerek 15. I tutaj jest Kinder Niespodzianka dla Topika. Nom, 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 nom. Kinder czekolada uwielbiam. To chyba najlepszy kalendarz adwentowy na całym świecie. Tak myślałam, Topiku, że będziesz szczęśliwy, jak zobaczysz czekoladę. Oj, no niestety tutaj nie będzie zabawki z serii, ale tutaj, kochani, mamy... O, też jakiś pojazd. Nie, no chyba z serii. To jest chyba Hot Wheels, czy nie? A to jest, kochani, automobil Lamborghini. Wow! A, no bo tutaj w sumie każda zabawka jest, słuchajcie, z serii. Tutaj ukrywają się samochodziki Hot Wheels. Bardzo fajne samochodziki. Ten jest na przykład super. Fajny kolorek, zielony. A można jeszcze znaleźć inne kolory, zobaczcie. Czerwone, żółte, niebieskie, zielone. Lamborghini. No nieźle, ale Topik będzie śmigał. Wuuu, jak rakieta. Dobidam, dobidam, dobidam. Numerek 16 teraz przed nami. Uwaga, uwaga. Co tu będzie, co tu będzie? No, pokaż się niespodzianko. I tu mamy niebieskie krzesełko. Wcześniej było różowe, a teraz jest niebieskie. Tutaj mogą usiąść nasze laleczki, nasze figurki jak najbardziej. Mamy dwa krzesełka, więc jeszcze brakuje nam stoliczka. Ale nie, stoliczka tutaj nigdzie nie ukryłam. Dobra, numerek 17. I tutaj mamy ciasteczka. Mogą to być ciasteczka dla świętego Mikołaja. Takie ciasteczka możemy postawić na stoliczku w domku naszych laleczek. I te ciasteczka mogą czekać właśnie na Mikołaja. Dobrze, teraz numerek 18. 18, 18, 18. No, gdzie ty jesteś? Mam cię. I uwaga. Hopsa, hopsa, hopsa. I tu jest, z dużego. Tu jest, tu jest, tu jest. Hops. Duży prezencik w kolorze różowym, a więc chyba dla Topci, prawda?
Ta-dam! I tu mamy drugą czapeczkę słonka. Tak, jedna była dla Topika, a druga jest dla Topci. Proszę, żeby ci nie było zimko w uszko. Na jedno uszko możesz sobie założyć. O, i teraz wyglądasz ślicznie, aż ci się wąsy przekrzywiły. Dobra, teraz numerek 19. No, już się zbliżamy do końca, niestety, ale zostańcie z nami do końca, bo jeszcze mnóstwo fantastycznych niespodzianek. No i widzicie ten mój kalendarz adwentowy, taki posklejany niby i w ogóle, ale fajnie się można pobawić naprawdę przy otwieraniu takiego kalendarza adwentowego, bo nigdy nie wiadomo, co w takim kalendarzu adwentowym się ukrywa. A ja tutaj skryłam loda i watę cukrową. Laleczek, lol, surprise. Dobrze, kochani, teraz numerek 20. Och, to już koniec prawie. 20, 20, jest. Jest, a tutaj. Dzianki, dzianki, niespodzianki. I tutaj mamy, kochani, kolejną saszetkę Super Zings, ale tym razem jest tutaj tylko figurka. Super Zings, Super Zings, Super, Super, Super Zings. I to jest wkrętarka wiertarka. No, również może się przydać jak najbardziej do domku Laleczek, lol, surprise. I to też jest super złoczyńca, więc dzisiaj znaleźliśmy w moim kalendarzu adwentowym aż dwóch super złoczyńców. No, mam nadzieję, że jesteście dobrymi super złoczyńcami, nie jakimiś super niemiłymi. Dobra, teraz czas na numerek 21. 21! Turu, turu, Magic Pops! Jest to duszek! Rzadki duszek, ponieważ jest on duszkiem brokatowym. Jest on duszkiem bardzo zakochanym, spójrzcie. Ma takie serduszka w oczkach. O, śliczny różowy duszek, którego bardzo lubię, dlatego właśnie chciałam wam go pokazać, dlatego go tutaj właśnie schowałam. Numerek 22. Dubi, dubi, dubi dam, dubi, dubi, dubi dam. Uwaga, uwaga, wycinamy, wycinamy. O, rajunciu. Ciężko, ciężko, ale jest. I tutaj mamy, no właśnie, kochani, tutaj mamy sukieneczkę. I ja wam szczerze powiem, że to jest sukieneczka, no nie od LOL Surprise, ale ja specjalnie jeszcze jej nie przymierzałam moim laleczkom LOL Surprise, żeby nie wiedzieć, czy będzie ona pasować, czy też nie. Jest to sukieneczka różowo-niebieska, więc mam nadzieję, że jak Topcie zamieni się w laleczkę LOL Surprise, bo wiecie, że ona się zamienia, tak czy nie? Jak nie wiecie, to koniecznie musicie wszystkie odcinki zobaczyć. No i właśnie chciałabym jej taką sukienkę ubrać. Zobaczymy, czy ona będzie jej pasować, ale to w kolejnym odcinku dopiero, więc subskrybujcie kanał. 23 jest o tutaj. I tutaj mamy Littlest Pet Shop. I to jest chyba krab albo raczek, zobaczcie. Bardzo słodki, bardzo go lubię. I mogę go też pomalować, jakbyście chcieli, a więc koniecznie dajcie znać w komentarzu. 24, czyli ostatnie już okienko. I tutaj niespodzianka powinna być wyjątkowa. Czy taka będzie? No. No i co to takiego może być? No właśnie, Topiku, Topcie, zobaczcie. Jest serduszko, młoteczek, jest też takie coś do żłobienia w tym serduszku i pędzelek. A w środku coś się ukrywa. Topiku, Topcie, chcecie zobaczyć, co tam jest? No raczej, że chcemy. O, rajuncie, ale kalendarz zrobiłaś. Naprawdę ekstra niespodzianki. Chyba każda dziewczynka, no i chłopczyk też, no może chłopczyk trochę mniej, ale cieszyłby się na przykład Super Zingsów. Ja na przykład bardzo się cieszę z Kinder Niespodzianki, a jestem ciekawy, co jest tutaj w tym serduszku. Otworzy się jakoś? No jaka ciacha, że je otworzy. Ogólnie ten młoteczek mi się bardzo podoba. Trzeba tutaj, słuchajcie, postukać, popukać. Trzeba się jakoś tutaj do środka, zobaczcie, dostać. A chyba bez młoteczka jest, słuchajcie, łatwiej. No i zobaczyć, co tam w środku jest, bo coś tam powinno być, prawda? Ja już coś tutaj chyba widzę. Tak, coś tam na pewno jest. Zobaczcie, kochani, to jest coś bardzo ładnego, bo błyszczącego. Ja lubię błyskotki, Topcia też. Topik zresztą też lubi błyskotki. A, słuchajcie, nawet Leo lubi błyskotki, zobaczcie, słyszycie go? I tu są brylanty, kochani, jeden różowy, Leo, jeden różowy, drugi niebieski, wow! To są oczywiście brylanciki wyjątkowe, ponieważ dane od serca, a więc są one, Leo, są one, kochani, na szczęście, tak, różowy brylancik dla Topci, a niebieski dla Topika. Dzianki, dzianki, niespodzianki, mnóstwo niespodzianek ukryłam w kalendarzu adwentowym Topika i Topci, które zrobiłam zupełnie sama. Koniecznie dajcie znać, słonka, czy kalendarz wam się spodobał, czy chcielibyście taki kalendarz właśnie dostać, czy są tutaj prezenty, które wam się podobają. My słyszymy się jak zawsze w kolejnych odcinkach na kanale Topiki Topcia. Uhu, do usłyszenia, promyczki. Cześć!